Bardzo miło mi Was widzieć po dłuższej przerwie, dlatego że nie widzieliśmy się miesiąc, więc to już naprawdę jest sporo czasu. Więc wracając do naszego tematu dzisiejszego, będę chciał Wam dzisiaj opowiedzieć o temacie, który jest mi bardzo bliski. Jest mi bliski od chyba już 100 lat, albo może nawet od urodzenia, bo to każdemu jest bliski temat od urodzenia. Temat, w którym podejrzewam, że mnie trochę kojarzycie, jeżeli kiedykolwiek się gdzieś spotkaliśmy na tej drodze naszej wspólnej życiowej. To jest temat związany z motywacją. I takim tematem, który szczególnie w ostatnich miesiącach jest mi bardzo bliski, z dwóch powodów. Jezu, miałem to gdzieś tutaj, o. Z tego powodu, czekajcie chwilę, bo tutaj nie chcecie zobaczyć tego backstage'u, który tutaj jest, bo tu jest tyle rzeczy, że moje córki również, że wolelibyście tego nie widzieć. Z tego powodu to jest coachingu ekstra, który miałem przyjemność napisać w sumie w całości, wspólnie z pomocą Sylwią Monastery, która mnie do tego projektu zaprosiła i tam znajdziecie w ogóle całe wydanie z moimi ćwiczeniami. Ale to jest jedna rzecz, a druga rzecz, i teraz, bo to jest tak, to jest przerwa na reklamę, teraz jeszcze się nie zaczęło, już jest przerwa. A druga rzecz to jest kurs motywacji, który puściłem niedawno i o którym dzisiaj jeszcze powiem, ale nie będę mówił o kursie, bo to nie o to chodzi, żeby teraz robić autoreklamę, tylko chodzi o to, że będę się odnosił do tej merytoryki, która tam jest, i będę Wam dzisiaj opowiadał trochę właśnie o temacie związanym z motywacją. Z motywacją do zmiany, ale też z motywacją w stresie i w ogóle z motywacją do życia, bo to, co obserwuję obecnie, dzieje się na szkoleniach, na spotkaniach, to, że ludzie są bardzo często właśnie przeładowani zmianą, przeładowani ciągłymi zmianami priorytetów i tym, że firma mówi im, że mają zostać na home office, za chwilę już nie mają zostać na home office i tak dalej. I to, o czym dzisiaj będę chciał wam dzisiaj, to, o czym dzisiaj chciałbym wam dzisiaj, to, o czym dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć, widzicie, nawet jeszcze nie rozgrzany jestem, to chciałbym wam opowiedzieć dzisiaj o takich trzech błędach, które bardzo często popełniamy, motywując się do różnych rzeczy, szczególnie motywując się do zmiany, które mogą rzutować na tym, jak potem działamy, albo jak nie działamy, bo niedziałanie też jest jakąś formą działania. I te trzy błędy, ja przez te trzy błędy dzisiaj przejdę z wami i będę też oczywiście opowiadał, jak tych błędów uniknąć, i będziemy sobie mogli chwilę wokół tematu się skupić. Więc jest 8:09 i zaczynamy. Pierwszym błędem, o którym bardzo często wspominam na różnych szkoleniach i na różnych spotkaniach, to jest taki błąd, który ja nazywam błędem bez sensu. To jest taki błąd, o którym ja już sporo mówiłem w ogóle podczas swoich webinariów tutaj na Facebooku i na YouTubie. Szczególnie mieliśmy takie nawet osobne spotkanie na LSD, na letniej szkole doskonalenia. Jak ktoś jeszcze nie widział, to sobie może zajrzeć na YouTube'a i na mój kanał i sobie obejrzeć. Temat bez sensu jest takim tematem, który jest związany z poszukiwaniem sensu w życiu. Z poszukiwaniem tego, co jest dla nas istotne. I szczególnie w zmianie, szczególnie w częstej zmianie, szczególnie w świecie VUCA, w której jesteśmy teraz, ta zmiana wybija nas z sensu, mam wrażenie. To znaczy, ona powoduje, że my podczas takiego ułożonego życia, w którym jesteśmy, i pewnej przewidywalności, która może dla jednych być bardziej motywująca, dla innych mniej, ale nawet ta zaplanowana nieprzewidywalność jest lepsza niż taka nieprzewidywalność, mam wrażenie, dla niektórych, która się dzieje nagle i po prostu jej się nie spodziewamy, bo ona może nas wrzucić w różne arkana życia, to jest tak, że lubimy, kiedy nasze życie po prostu jest sensowne. Nawet w pracy, jak dostajecie jakieś zadanie i czujecie, że to zadanie nie ma sensu, to sami mówicie, że ono jest bez sensu, prawda? Więc lubimy, kiedy coś ma sens i w naszym życiu lubimy nadawać pewnym rzeczom sens. I COVID, mam wrażenie, wyrywa nas trochę z tego sensu, dlatego że bardzo często, i to obserwuję obecnie na wielu szkoleniach też, ktoś, kto miał życie, które jest dla niego niesamowicie przyjemne i niesamowicie miłe, na przykład pracował w turystyce albo w branży eventowej i jego życie było jego pasją, nagle jest wybity z tego sensu. Nagle nie może realizować tego, co tak naprawdę jest jego radością, jego miłością życia. To jest niezwykle trudne, bo jak to zmotywować się do tego, żeby cokolwiek robić, skoro gdzieś tam nasze serce zawodowe jest obok, tak? Albo widzimy, że ono leży i nie możemy tego serca zaspokoić.
Więc pierwszym błędem, który robimy w motywacji, to jest poszukiwanie czynności, które nie mają dla nas sensu. I to jest bardzo często zresztą spotykane. Można najczęściej w poniedziałek, kiedy jedziemy do pracy, a teraz, kiedy siedzimy w domu i idziemy do pracy, z sypialni do salonu na przykład, to można sobie włączyć radio. I ja bardzo często śmieję się, że jeszcze przed COVID-em, bo teraz to głównie rano wiadomości o tym, ile osób zachorowało, bombardują nas wokoło, ale jeszcze przed COVID-em było tak, że jak włączaliśmy radio w poniedziałek, to wszędzie wszyscy dudnili o tym, że jest strasznie, bo zaczyna się poniedziałek i musimy jechać do pracy. No więc pierwszą taką rzeczą, co jest oczywiście dosyć tragiczne, bo jak sobie popatrzymy na ten poniedziałek, to on by mógł być też niesamowicie szczęśliwym czasem. Przynajmniej nie wiem, jak jest dla Was, czy Wy lubicie swoją pracę, czy też nie, ale ja ją uwielbiam, więc wstawanie o 8 rano w niedzielę, prócz tego o 6:30 w niedzielę, przepraszam. Wstawanie o rano w niedzielę nie jest dla mnie na przykład trudnością z tego powodu, czy ona oczywiście jest trudnością ze względu na fizyczne zmęczenie, ale jeżeli ja czuję sens po to, żeby wstać rano, i czuję radość z tego, że mogę zrobić webinar, nawet jeżeli nie mam z tego powodu pieniędzy, bo przecież na nim nie zarabiam, to i tak mam ochotę. Dlaczego? Bo to jest spójne z tym, co jest moją wartością. I dla wielu z nas, jeżeli czujemy, że ten zewnętrzny świat jest spójny z tym wewnętrznym światem, czyli z tym, co jest dla nas ważne w życiu, to pojawia się po prostu coś, co nazywa się wewnętrzną motywacją. I ja też o tym trochę już wspominałem, ale ja to nazywam, nie tylko ja, bo w coachingu tak to się nazywa, nazywam to wielką i małą agendą życiową. Czyli wielka agenda życiowa to jest to, do czego chcemy w życiu dążyć. I dzisiaj, jeszcze do niedawna mówiło się też o wizji. I wizja jest też istotna, ale dzisiaj mam wrażenie, że bardziej niż o wizji, czyli tego, jak widzę się za parę lat, będziemy mówić o misji, czyli w jakim stylu chcę żyć. Bo ta wizja, czyli jak chcę żyć za parę lat, będzie się tak szybko zmieniać, że będziemy mogli ją zaplanować tylko w krótkiej perspektywie. I nawet jak ostatnio rozmawialiśmy o świecie VUCA i mówiliśmy o tej wizji, że powinniśmy taką strategię firmową na przykład zamienić na wizję, czy też strategię życiową, że tam za 10 lat będę kimś, zamienić raczej na wizję bardziej, w który kierunek chcę iść, to tutaj rzeczywiście też tak jest, że myślimy sobie o kierunku, ale trzeba pamiętać, że ten kierunek, czy ten punkt, do którego chcemy dojść, może się zmienić. Ale strona, w którą się chcemy zwrócić, raczej się zmieniać nie będzie, dlatego że nasze wartości są jak kręgosłup, więc jak zaczniemy za bardzo skręcać w którąś ze stron, to poczujemy zgrzyt i będziemy mieli później rozterki egzystencjalno-emocjonalne i po prostu będzie nam nieprzyjemnie. Więc pierwszą rzeczą, która jest w motywacji niezwykle istotna, to jest odnalezienie sensu. I ten sens ma ogromne znaczenie. I z jednej strony ja powiedziałem dzisiaj na początku o tym, że ten świat VUCA, czy też świat COVID-u nas wybija z tego sensu bardzo często, dlatego że być może robiliśmy coś, co miało dla nas ogromny sens, a w tym momencie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I znowu na przykład widzimy wizję tego, że jesteśmy trenerem personalnym, już cieszyliśmy się, że wracamy do zajęć z naszymi klientami, a nagle znowu są zamknięte siłownie i znowu nie możemy czegoś wykonać. Z jednej strony nas wybija z sensu, ale z drugiej strony ten COVID i też świat VUCA zaprasza nas do poszukiwania sensu w życiu. Dlatego, że być może dla części z nas byliśmy już w takiej pracy, nie wiem, czy czytaliście taką książkę, jak nie, to ja Was do niej zachęcam, to jest bardzo stara książka, Kto zabrał mój ser? Spencera Johnsona. Ja ją bardzo często daję jako pracę domową na kursach z motywacji. I tam jest takie zdanie, które zresztą kiedyś nieopatrznie na szkoleniu dla menadżerów powiedziałem, a oni nie czytali tej książki. Kto wąchaj swój ser. Powiedziałem, słuchajcie, to trzeba wąchać swój ser, prawda? Ci menadżerowie tak patrzą na mnie. Wąchaj swój ser oznacza to, że powinniśmy obserwować swoją rzeczywistość. Tak? Bo jeżeli ona zniknie, tak jak w tej opowieści o serze, gdzie dwójka bohaterów nagle obudzi się w labiryncie, w którym nie ma tego, czym się żywili na co dzień, to albo będziemy siedzieć płakać i będziemy szukać w tym miejscu, w którym byliśmy, albo będziemy szukać nowych miejsc, nowych magazynów. I rzeczywiście świat VUCA z jednej strony nas wybija z tego sensu, ale z drugiej strony on nas zaprasza do tego, żeby poszukać jeszcze raz. Czyli on nas zaprasza do tego, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, co jest dla mnie ważne. To jest jak graniczna sytuacja w życiu. Czasami jest tak, że ktoś na przykład, nie wiem, bierze rozwód
i po tym rozwodzie, który jest dla niego strasznie trudny, zadaje sobie pytanie jeszcze raz, jak chce w życiu żyć. Czy chce mieszkać w domu, czy w mieszkaniu, czy jak chce, żeby wyglądał jego przyszły związek. Albo na przykład ktoś choruje na jakąś chorobę i nagle zdrowieje, prawda? Albo nie zdrowieje, jest chory na przewlekłą chorobę na przykład. I odpowiada sobie na pytanie, jak ja chcę teraz żyć. I czasami to pytanie egzystencjalne, do którego zaprasza nas też teraz ta sytuacja, jest niezwykle istotne, bo jak nadamy sens swojemu życiu i dowiemy się, jak chcemy żyć, to będziemy mogli żyć bardziej szczęśliwie i na pewno będzie nam łatwiej się do tego motywować. I tu, Mariola, świetnie mówisz o tym, że to jest jak w kartach sprawdzam. Rzeczywiście, to jest też słowo sprawdzam, bo to jest też słowo sprawdzam odnośnie tego, czy będziesz chciał teraz biec na oślep, czy rzeczywiście realizować się w tym, co być może nie jesteś w stanie realizować się w ten sposób, w który się realizowałeś. Ale być może, jeżeli odpowiesz sobie na pytanie, co jest dla ciebie ważne, co sprawia ci radość, do czego masz predyspozycję, czyli tak jak mówiliśmy w jednym z LSD o żywiole Kena Robinsona, to być może na styku tych trzech obszarów znajdziesz coś, co jest dla ciebie niezwykle pasjonujące i jest ogromną też radością, jest ogromną motywacją. Nagle odkryjesz nowy obszar. Tak jak ja na przykład jeszcze przed COVID-em zupełnie stroniłem od online i nie chciałem tego robić. A dzisiaj, tak jak widzicie, wymyślam różne rzeczy, które są dla mnie naprawdę ogromną radością. Czyli mówienie dzisiaj do Was jest też dla mnie ogromną radością. Nie wiem, jak z predyspozycjami, ale na pewno z wartością i z miłością to się wiąże. To się wiąże. Więc jeżeli jest tak, że ta wielka agenda życiowa, czyli to, co jest dla nas ważne w życiu, czyli jaki mamy system wartości, co jest dla nas istotne, jest spójna z małą agendą życiową, czyli z tym, co robimy na co dzień. Czyli na przykład wstajemy rano, prawda, i właśnie włączamy Facebooka i nadajemy do ludzi. Albo na przykład wstajemy rano i zabieramy dzieci do szkoły, bo to jest spójne z naszą wielką agendą, bo chcemy je rozwijać, chcemy inwestować w ich edukację. Albo na przykład wstajemy rano i idziemy na trening, idziemy pobiegać, nawet w masce, dlatego że naszą wartością jest sport. To jeżeli to jest ze sobą spójne, to jest duża szansa, że pojawi się wewnętrzna motywacja. Czyli można powiedzieć, że wewnętrzna motywacja jest wynikiem, jest efektem ubocznym spójności małej agendy, czyli tych celów, zadań, które stawiamy sobie na co dzień, a wielkiej agendy, czyli tego, w co wierzymy i co jest dla nas ważne w życiu. I to jest motywacja przez wielkie M. I to jest motywacja przez wielkie M, czyli to, co ja nazywam motywacją przez wielkie M, to jest rzeczywiście zadanie sobie najpierw pytania, co jest dla mnie ważne w życiu, do czego ja chcę się motywować, kim ja chcę być, jak ja chcę żyć, jak żyć, panie premierze. To jest to pytanie, które warto sobie zadać, zanim zaczniesz planować, ponieważ drugim błędem motywacji, który bardzo często występuje, a mówiłem, że dzisiaj opowiem o trzech, już jesteśmy w połowie czasu, więc musimy przyspieszyć, jest taki błąd, który jest błędem unikania. Błąd unikania. Tutaj Kasia pisze, że chyba ściemniasz, że nie robiłeś. Serio nie robiłem. Jak sobie przejrzycie, zeskrolujecie mojego walla, to zobaczycie, że ja w zasadzie przed marcem, to ja tam z kilka razy tylko wystąpiłem. Jak zagęszczenie po prostu jest niesamowite. Więc tutaj proszę mnie tutaj nie oskarżać. Drugi błąd to jest błąd unikania. Błąd unikania to jest taki błąd, który czasami robimy, kiedy czujemy strach. Ale też czasami jest tak, że niektórzy z nas się w ten sposób motywują, bo mamy naprawdę dwa rodzaje motywacji. Mamy motywację od i do. Część z nas w życiu motywuje się od problemu, czyli na przykład jak zapytamy go, dlaczego, nie wiem, prawda, siedzisz w domu teraz, nie wychodzisz na zewnątrz i ograniczyłeś chodzenie do restauracji, to on powie, dlatego, że chce uniknąć zakażenia i ciężkiej choroby, prawda? A drugi powie, bo chce zadbać o swoich bliskich. Zwróćcie uwagę, że albo chce zadbać o swoje zdrowie. Zwróćcie uwagę, że te dwie osoby w zasadzie mówią o tym samym, ale jednak jedna widzi bardziej efekt, który chce uzyskać, a druga bardziej chce uniknąć pewnej kary lub jakiejś, prawda, jakiegoś ryzyka, które się u niej pojawia. No i w związku z tym część z nas będzie miała taką większą tendencję do tego, ale też nie chodzi tylko o te osoby bo te osoby to również, szczególnie w stresie, będziemy mieli tendencję do tego, żeby motywować się czasami unikaniem. I w tym nie ma nic złego, bo uniknięcie kary jest
oczywiste, tak, jest bardzo silnym motywatorem. Nawet niektórzy twierdzą, że jednym z najsilniejszych. Chce uniknąć problemu, chce uniknąć kary, prawda? Chce uniknąć mandatu, chce uniknąć choroby. To dopiero wtedy zacząłem się motywować. Zwrócił uwagę na Polaków w czasie wakacji, a Polaków teraz, prawda? I motywację do noszenia masek, jak jest wizja kary ogromnej, czyli tego, że mogę zachorować i że ryzyko się zwiększyło, no to zaczynam działać. To, jak widzicie, nie jest zbyt dobrym rodzajem motywacji, w sensie takim, że lepiej byłoby inaczej, ale profilaktycznie. I ta motywacja charakteryzuje się też niestety tym, bo ona też ma dużo plusów. Charakteryzuje się tym, że my mamy czasami problem z tym, żeby zanim się zmotywujemy, określić cel. To znaczy, to jest trochę jak, ja czasami opowiadam taką historię, to jest trochę jak schodzeniem na spacerze i na przykład byciem zaatakowanym przez psa. Idziemy sobie na spacer, prawda, i wyskakuje wielki pies i zaczyna nas gonić. My uciekamy, uciekamy na oślep. Więc wpadamy w jakąś bramę, zamykamy się, żeby się uchronić, mówimy, udało mi się. Wtedy się odwracamy, patrzymy i właśnie jesteśmy na podwórku ze stadem psów. Tak? I my czasami tak funkcjonujemy, jak ta ucieczka przed psem w naszym życiu. To jest taki moment, w którym dzieje się coś złego. Widzimy, że nasz statek tonie, na przykład firma. I zaczynamy szybko uciekać, ale nie zadamy sobie najpierw pytania, nie zadajemy sobie najpierw pytania, do czego ja chcę biec. Czyli do czego ja chcę biec. I to jest sytuacja, w której ja zacząłem uciekać trochę na oślep. Nie wiem, czy pamiętacie jedno z LSD, chyba z letniej szkoły doskonalenia, chyba pierwsze nawet. Ja mówiłem o chaosie i o wędrówce we mgle, że w chaosie, w sytuacji trudnej jest trochę jak we mgle, prawda? Że jak następuje mgła i my nie widzimy drogi, to czasami zamiast biec na oślep, czyli uciekać, na przykład nam się wydaje, że ktoś nas goni, prawda? Żeby uciekamy. A dzisiaj mgła na zewnątrz prawie, prawda? Więc to jak uciekamy w tej mgle, to możemy sobie po prostu zrobić krzywdę. Albo wylądujemy w sytuacji, w której nie chcielibyśmy być, albo powtórzymy schemat. Trzeba zrobić w ogóle jeden z odwyków wokół tematu. Teraz sobie pomyślałem, otwartości na zmianę, to koniecznie trzeba zrobić. I tam właśnie jest mowa o takiej pętli zmiany i jak tą zmianę przechodzimy. I teraz może być tak, że my po prostu uciekamy i zmieniamy tą naszą rzeczywistość, ale trafiamy na starą rzeczywistość. To jest tak jak, ja często podaję przykład relacji, nie? Że jesteśmy w związku z kobietą albo z mężczyzną i prawda, i ten nie, partner nas rzuca i my wchodzimy w nową relację i w tej relacji to samo. Po prostu ten partner taki sam, prawda, nam się wydaje. Trochę wygląda inaczej, prawda, tam brodę ma na przykład, albo nie ma. No i mówimy, ale mówimy do koleżanki albo do kolegi, mówię, słuchaj, ja to mam szczęście do tych facetów, albo ja mam to szczęście do tych kobiet, prawda, czyli ciągle to samo, słuchaj, kolejna wariatka albo wariat, prawda, i tak dalej. Więc no, to jest trochę tak, że to nie jest tak, że my mamy szczęście tylko po prostu nie odrobiliśmy pracy domowej. Być może my sami nie przeszliśmy pewnej zmiany w sobie, a przyszliśmy ją tylko na zewnątrz. Więc co się dzieje, zaprasza nas do pewnej transformacji również i do zadania sobie pytania nie tylko, co jest dla mnie ważne, ale też właśnie do czego chcę się motywować. I w tej mgle dobrze jest czasami zamknąć oczy na chwilę. Tak jak mówiłem to w przypadku tego LSD, w którym odnosiliśmy się do koncepcji Alana Sealea. Czasami warto jest zamknąć oczy i wziąć głęboki oddech. I po pierwsze zastanowić się, co jest dla mnie ważne, być może do czego wzywa mnie ta sytuacja, kim ja chcę w niej być. I to jest to being, czyli bycie i zadanie sobie ważnych pytań. Kim ja chcę być w tej sytuacji? Jakie wartości są dla mnie tutaj ważne? Co jest dla mnie ważne? Według jakich wartości ja chcę żyć teraz? Nawet jeżeli nie mogę żyć tak jak kiedyś, bo sytuacja się zmieniła, otoczenie się zmieniło, to jak ja chcę żyć, co jest dla mnie ważne? A potem dopiero zadać sobie pytanie, to do czego ja chcę się motywować, czyli postawić cel. Tak, cel według Smarta, jakkolwiek, prawda, tam znacie te metody pewnie różne, bo to nie jest jakaś duża nowość, tak, czyli szczegółowość, mierzalność, atrakcyjność, realność i time-oriented, czyli terminowość. Dzisiaj warto sobie też zadać jeszcze jedno pytanie.
Ostatnio robiłem taki wywiad do magazynu Coaching, do którego Was też zresztą zapraszam. Dzisiaj sama autopromocja. Autopromotion dzisiaj po prostu cały odwyk. To jest. O właśnie, Paula pisze o Asi Chmurze, która właśnie do nowego magazynu Coaching też pisała artykuł na ten temat. Warto przeczytać po prostu. Trzeba nawet. I to jest tak, że jak się motywujemy do czegoś, to warto sobie też zadać jeszcze kolejne pytanie, które nie występuje w Smarcie, ale właśnie Asia Antkiewicz, z którą robiłem wywiad, mi to uświadomiła i to jest w ogóle niesamowite w ogóle. To dla mnie było naprawdę niesamowite olśnienie, chociaż wydaje się to takie oczywiste, żeby nie mówić dzisiaj o czymś, co się nazywa ego coaching, tylko eco coaching. Czyli ego coaching to jest takie ego, skupienie się na sobie. I bardzo wiele lat coaching i w ogóle cała praca rozwoju osobistego na tym była skupiona. Czyli była skupiona wokół tego, żeby się zastanowić, co jest dla ciebie najważniejsze w tym wszystkim. Co jest spójne z tobą? Jak chcesz się realizować? I to jest cholernie istotne, żeby sobie na te pytania odpowiedzieć. Ale jest jeszcze jedno pytanie ważne. Jak to, jak chcesz się realizować, wpłynie na resztę świata? Na to, co jest wokół ciebie. Czy to, co robisz, sprawi, że świat będzie lepszy? Czy to, co robisz, sprawi, że świat będzie czystszy? Albo nie wiem, mniej go zanieczyścisz, nie zanieczyścisz. Nawet nie mówię zanieczyścisz, trudne słowo z rana, zanieczyścisz go śmieciami jakimś tam, prawda, śladem węglowym i tak dalej, ale zanieczyścisz go na przykład krzywdą innych ludzi, emocjami, które gdzieś tam przelejesz na innych i tak dalej. Czyli to eko, kiedyś już też o tym mówiło w coachingu, oczywiście, że ten cel powinien być ekologiczny, czyli zastanowić się należy nad tym, jak ten cel, który sobie stawiasz, wpłynie na cały twój system, na twoją rodzinę, na twoich bliskich, na twoich pracowników i tak dalej. Ważne, żeby to wziąć pod uwagę. Ale ja mówię jeszcze o wyższym celu. Jak on wpłynie na świat? Ja wiem, że to może brzmi górnolotnie, ale zwróćcie uwagę, dzisiaj ten świat jest strasznie zniszczony. I COVID to w ogóle też paradoksalnie ratuje trochę, tak, bo siedzimy więcej w domu, nie podróżujemy i tak dalej. Ale to pytanie, jak to, co robisz, może wpłynąć na to, że świat będzie lepszy, jest mega istotne, prawda? Jest mega istotne. I Mariola pisze, że jeśli pracujesz nad sobą, to właśnie jesteś eko, bo świat zyskuje lepszego człowieka. I rzeczywiście tak jest. Ja mówię natomiast jeszcze o tym, że bo jeżeli jesteś lepszy, to też, prawda, wysyłasz tej energii mniej negatywnej, tam nie jedziesz samochodem i nie wystawiasz środkowego palca może do kierowcy, który później wyżywa się na swoim dziecku, a to dziecko później na komuś w szkole, a później ta nauczycielka, co ma frustrację na kimś i tak dalej. To jest oczywiste. Ja mówię jednak też o czymś takim właśnie, nawet w kontekście biznesowym, jak pracuje się dzisiaj na celach biznesowych, a tutaj widzę, że jest kilku coachów na sali. To warto czasami zadać klientowi pytanie, jak ten cel, który sobie stawiasz w kontekście biznesu ma wpływ na to, na otoczenie, na świat, być może na ekologię i tak dalej. Warto sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest ważne pytanie dzisiaj. I ostatnia rzecz, do której was chcę zaprosić, to jest błąd, czyli przypominam, bo to trzeba powtarzać po prostu. Pierwszy to jest bez sensu, że nie stawiamy sobie celów zgodnych z systemem wartości. Drugi to jest taki, że często motywujemy się od problemu, czyli uciekamy, zamiast postawić sobie cel. A reguła jest taka, że dopóki nie postawisz celu, to nie ma sensu się motywować, bo nie wiesz do czego. I ostatnia rzecz, chyba że celem jest odkrycie celu. No dobra, to wtedy tak, to możesz próbować, 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 bo chcesz odkryć, co jest dla ciebie ważne. I druga rzecz to jest rzecz związana z planem. I być może z taką oczywistą rzeczą, ale też chciałbym Was do tego zaprosić, bo również badania pokazują, że planowanie, nawet w głowie, wizualizacja, bo wizualizacja nie jest niczym innym jak przejściem kolejnych kroków, więc też jest rodzajem planu, tylko w głowie. I dlatego planowanie też jest formą wizualizacji, a wizualizacja jest formą planowania, chociaż ja bardzo często zachęcam do tego, żeby jednak planować na kartce i rozpisywać sobie pewne rzeczy, nawet bardzo w krótkim takim odstępie czasu i tak dalej, na cały dzień na przykład dzisiaj albo na kilka godzin, co zrobię.
jest czymś takim, co daje naszemu mózgowi szansę na zracjonalizowanie sytuacji. Czyli szansę na to, żeby trochę uspokoić ten monolog wewnętrzny, który jest w naszej głowie i który powoduje, że czasami katastrofizujemy albo bardzo się stresujemy, że nie damy rady czegoś zrobić. Szczególnie w kontekście właśnie tego chaosu i wędrówki we mgle, że w momencie, kiedy zamykasz oczy i wiesz, co jest dla ciebie ważne, i planujesz pierwszy krok, pierwszy cel. Naprawdę, nie musi to być dalekie, to nawet może być zadanie. Brian Tracy twierdzi, że różnica między celem a zadaniem jest taka, że cel wymaga wysiłku, a zadanie nie. Więc nawet to może być krótkie zadanie, które jeszcze nie wymaga wysiłku, żeby zrobić ten pierwszy krok i zobaczyć, co dalej. To fajnie jest czasami sobie to po prostu rozpisać, rozłożyć na części pierwsze, na kartce, bo wtedy stres się zmniejsza, bo czujemy, że nasz umysł jest w stanie to objąć. I nie wiem, czy Wam się to kiedyś zdarzyło. Mi się to zdarzało i zdarza nadal zresztą, że czasami jest tak, że mówisz sobie, oh my god, prawda, what the fuck, prawda, nie jestem w stanie tego kurna ogarnąć, prawda, wszystkiego, ile tych rzeczy, prawda, nie wiem, od czego mam zacząć. I wtedy bierzesz kartkę, wypisujesz sobie te wszystkie rzeczy, które masz do zrobienia, siadasz, patrzysz, rozpisujesz to w planie i mówisz sobie, kurde, dobra, to jednak jest do jakoś tam do ogarnięcia, prawda? Więc uspokajasz się w ten sposób. I to też w świecie WK jest ważne, żeby umieć się uspokajać, umieć się zapraszać do takiego bycia w spokoju, bycia w takim dania sobie oddechu. I właśnie tego, co pamiętam kiedyś, też do magazynu Coaching zresztą, rozmawiałem z Alanem Sealem i on właśnie, jak zapytałem go, co powinien robić człowiek, który jest na przykład w chaosie czy w dużym problemie. I Alan powiedział, właśnie nic nie powinien robić. Właśnie na początku nie powinien robić nic, tylko powinien się zatrzymać i pobyć. Bycie też można niektórzy nazwą robieniem, ale takim robieniem, no podejrzewam, że wiecie, o co mi chodzi i o co chodziło Alanowi, żeby właśnie nie działać na siłę, nie biegać, prawda, tak to mówiłem w tym starym powiedzeniu, że biegamy tak szybko, że nie mamy czasu załadować taczek, żeby po prostu się na chwilę zatrzymać i zadać sobie pytanie, co jest dla mnie ważne, do czego chcę się motywować. I jaki będzie mój pierwszy plan, jaki będzie mój pierwszy krok może do tego, żeby coś wykonać. Urszula napisała pesymistycznie na sam koniec tego spotkania, dzięki Ula, żartuję, że no i na kartce się kończy. No ja być może znajdziemy czas na to jeszcze podczas naszych odwyków, żeby trochę o tym pogadać, jak i co można zrobić. Natomiast bardzo często jest tak, i to jako tip na koniec jeszcze, że bardzo często jest tak, jeżeli rzeczywiście czujesz, że najtrudniejszy jest pierwszy krok, to najprostszą rzeczą jest zaczęcie od małego kroku, czyli zaczęcie od takiego kroku, który nie budzi w tobie oporu, czyli po prostu zastanowienia się, co mogę zrobić najmniejszego. Czyli jeżeli na przykład jestem dzisiaj, nie wiem, moja praca jest zagrożona, a ja i powinienem zacząć szukać nowej, ale bardzo trudno mi się do niej zabrać, to może warto sobie zadać pytanie, co ja mogę zrobić najmniejszego nawet dzisiaj? Mały krok, zadajcie sobie nawet pytanie dzisiaj, to będzie dobra praca domowa. Co możesz zrobić najmniejszego już dzisiaj do tego celu, który chciałbyś się motywować? Najmniejszego, co nie spowoduje w tobie żadnego oporu. Na przykład to może być wyciągnięcie starego CV, prawda? I tylko na nie spojrzenie, nie musimy jeszcze na nim nic robić. Albo założenie sobie konta na LinkedInie, nawet nie wypełnianie tego konta, tylko na razie założenie sobie konta po prostu. Ten jeden krok, tak, właśnie metoda Kaizen, tak jak Kasia pisze, jest czymś, co powoduje, że nasz mózg nie reaguje awersją przed tak silnym wyjściem poza strefę komfortu. To jest, słuchajcie, jak ze sprzątaniem szafy. Nie siadamy do sprzątania szafy, tylko siadamy do sprzątania szuflady ze skarpetkami. Tylko. I jeżeli posprzątamy szufladę ze skarpetkami, to nam jest. Nie musimy już sprzątać kolejnej części szafy, ale po pierwsze nam jest milej, bo już to zrobiliśmy. Po drugie jesteśmy bliżej tego rozwiązania. A po trzecie, no po prostu czujemy, że jesteśmy sprawczy, więc jak coś wykonujemy, to czujemy też, nasz mózg mówi, fajnie, zaczynasz robić, zaczynasz działać. I on wtedy działa troszeczkę już w innych trybach. Napiszcie, co Wam pomaga ruszyć, jeżeli chodzi o motywację, bo fajnie byłoby, jakbyśmy się też wymienili różnymi pomysłami i dobrymi tipami,
jak to po staropolsku się mówi, w kontekście motywacji, co wam pomaga zacząć. Bo zbliżamy się powoli do końca, moi drodzy, tylko wam powiem jeszcze na koniec dzisiejszego dnia, że was zapraszam do dwóch rzeczy. Będzie też przygotowałem do was dzisiaj niespodziankę. I tu będzie, uwaga, autopromocją. Po pierwsze, zapraszam was do magazynu Coaching, jeżeli macie ochotę. A po drugie, zapraszam was do mojego kursu z motywacji, który się nazywa Motywacja przez wielkie M, czyli jak sprawić, żeby chciało się chcieć, który jest obecny na stronie kursmotywacja.pl. I dzisiaj, ze względu na to, że mamy odwyk i to jest po prostu święto, to w związku z tym przygotowałem dla was po prostu zniżkę. Taniej już nie będzie, słuchajcie, więc jakby macie ochotę dzisiaj z niej skorzystać, bo do końca dnia zniżka jest aktywna, to was bardzo serdecznie zapraszam na hasło odwyk. Prócz tej kwoty, która tam jest na stronie już po zniżce, bo pierwszy miesiąc jest w tańszej sprzedaży, dostaniecie dodatkowo 10% zniżki, więc jeżeli macie ochotę, to was bardzo serdecznie zapraszam na hasło odwyk na stronie kursu. Już wam piszę, jaka to jest strona. Kursmotywacja.pl. Na stronie kursu możecie sobie zakupić 10% taniej to szkolenie, jeżeli macie ochotę nad tą swoją motywacją popracować. Więc to tyle chyba na dzisiaj. To tyle chyba na dzisiaj. Widzimy się, moi drodzy, już niedługo. Zaraz zerknę kiedy, bo w swój fantastyczny kalendarz tutaj. Widzimy się w trzecią niedzielę miesiąca. Więc słuchajcie, widzimy się już niedługo, bo widzimy się 15, dlatego że akurat tak się ułożyły nam miesiące. Widzimy się 15 listopada i będziemy pracować nad kolejnymi nawykami w kontekście świata WUKA i w kontekście nowej, zmieniającej się rzeczywistości. Mam nadzieję, że spotkamy się, słuchajcie, w lepszym świecie, a przynajmniej będziecie bardziej zmotywowani po tym dzisiejszym spotkaniu. Ja wam życzę dobrej niedzieli. Życzę wam przede wszystkim dobrego bycia dzisiaj w domu, pewnie. No i jeżeli macie ochotę, to was zapraszam na stronę kursu, żebyście może, jeżeli będziecie siedzieć w domu, wykorzystali ten czas na pracę nad własną motywacją. To buziaki od Sapigi, buziaczki, słuchajcie. Widzimy się pewnie niedługo, bo w tym tygodniu jeszcze będę kręcił parę filmów, które będą was informować o nowych wydarzeniach i nowych rzeczach. Życzę wam dobrej niedzieli. Prześlijmy sobie, słuchajcie, serduszka i dużo miłości i słów dobrego dnia. I zdrowia może sobie też wyślijmy, bo mam wrażenie, że to dzisiaj jest wszystkim potrzebne, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje. Życzę wam naprawdę dużo spokoju w tym czasie chaosu. Buziaki i do zobaczenia 15 listopada na kolejnym odwyku. Hejka.